Emocjonalny ład w Chili Z. Zaprasza Łada Drozda. Dzień dobry, Łada Drozda. Emocjonalny ład. Audycja, która mówi o pożądanym stanie, do którego, aby go osiągnąć, trzeba jednak sporo włożyć. O tym właśnie rozmawiamy, jak ten stan osiągać. I dzisiaj będziemy rozbierać taką emocję, którą jest złość. Pomyślałam, że czas jest po temu, żebyśmy rozmawiali o złości w bardzo różnych kontekstach. To jest bardzo podstępna emocja. Ona robi, co chce z nami w różnych sytuacjach, ale właśnie dlatego dobrze byłoby ją trochę lepiej zrozumieć. I dzisiaj mam taki pomysł i taką ambicję, żebyśmy ją trochę lepiej poznali. Wchodzimy w życie z takim przekazem, że złość piękności szkodzi i że złościć się nie wolno. Ale prawda jest dużo bardziej skomplikowana jak zawsze. I można powiedzieć, to jest emocja, która jest nieodzowna, jest bezcenna. Jest potrzebna dlatego, że uruchamia pewien mechanizm, dzięki któremu my wiemy, że coś jest nie w porządku. Że dzieje się coś, na co powinniśmy zareagować, co powinniśmy zmienić. Ale kwestia jest w tym, na ile silny jest bodziec, który to uruchamia i na ile mocno reagujemy my sami na tenże bodziec. Wtedy, kiedy wszystko działa ok, to można powiedzieć, że taki zdrowy łańcuch złości powoduje następującą sekwencję zdarzeń. No więc informuje mnie ta złość, że mam z czymś problem, w związku z czym zastanawiam się, jak mogę go rozwiązać. Dalej coś mówię albo robię. Potem sprawdzam rezultat tego działania. Jeśli nie powiodło się, to zmieniam sposób postępowania. No i kiedy stwierdzam, że właściwie powód tej złości już ustał, to pozwalam tej złości przeminąć. I to jest rozwiązanie idealne, emocjonalny ład na tym polega, żeby ze złością, w przypadku oczywiście złości, w ten sposób ten łańcuch wyglądał. Niestety tak rzadko się zdarza. I wtedy, kiedy nie jest tak dobrze, ten łańcuch wygląda nieco inaczej. To znaczy, złość informuje mnie, że wszystko jest problemem. W związku z tym myślę o tym bez przerwy. Posuwam się za daleko w tym, co mówię i robię. Ignoruję informacje o porażkach, które z tego wynikły. Nie zmieniam swoich działań i nie pozwalam, żeby złość odeszła. Neurofizjologicznie rzecz traktując, my nie znamy do końca mechanizmu złości, natomiast wiemy, że ona należy do tak zwanych emocji podstawowych, takich zresztą jak zdziwienie, strach, szczęście, odraza, smutek. Bardzo wiele zjawisk, przemian neurofizjologicznych odbywa się poza kontrolą świadomości. Złość do tych zresztą właśnie należy. Niemniej ona się poddaje kontroli rozumu. To znaczy, o tym, że jesteśmy źli, najczęściej informuje nas ciało. Dzieje się coś takiego w bardzo różnych fragmentach naszego organizmu. Każdy z nas ma własny sposób reagowania ciałem na złość. Czasem to jest tak, że wiemy, iż zmarszczyliśmy czoło, a czasem jest tak, że wiemy, że bardzo wysoko unieśliśmy brodę, albo napięły się bardzo mocno nasze ramiona, lub nastąpił skurcz w żołądku. Mamy indywidualny model, że tak powiem, postępowania, a właściwie nasze ciało w indywidualny sposób postępuje. Ale zaobserwowawszy te reakcje, możemy podjąć taki trud rozumnie, że oto dobra, to wiem, że to jest złość, w związku z tym zachowuje się jakoś. 95% reakcji emocjonalnych podlega kontroli, ale mówiąc to, że można ją poddać tejże kontroli, oczywiście mam na uwadze to, że bardzo wielu z nas w różnych sytuacjach niekoniecznie to potrafi. Emocjonalny ład w Chili Z. Zaprasza Łada Drozda. Rozmawiamy o złości i chcę powiedzieć tak, ona sama w sobie nie jest niczym innym jak sygnałem o tym, że coś jest nie w porządku, tylko dalej istotne jest, co my z tym sygnałem robimy. Niedawno pewna moja koleżanka w przestrzeni publicznej zaczęła wyrażać opinię w sposób, który ewidentnie pokazywał na jej bardzo potężną złość. Uznałam, że to jest powód do mojej interwencji, bo z różnych powodów to nie było moim zdaniem korzystne, żeby w tej przestrzeni akurat w taki sposób wypowiadała się w momencie, gdy czas był szalenie gorący. I zapytałam ją, wchodząc z nią w indywidualny kontakt, czy możemy o tym porozmawiać indywidualnie, tak? Czy możemy po prostu zejść z tej płaszczyzny publicznej.
i byłam pełna życzliwości dla niej, takiej chęci odparowania, krótko mówiąc, z niej tej złości. Mądra osoba, która ma różne fajne rzeczy do powiedzenia. Ale ta forma była tutaj rzeczą rzeczywiście niezwykle drażniącą i taką eskalującą sytuację konfliktową. Usłyszałam od niej w odpowiedzi takie zdania, jak już trochę ochłonęła. Mówi, wiesz, bo to tak naprawdę ja mam to po tacie, wszyscy w rodzinie tak mówią. No i to jest łatwy excuse, mam to po kimś. Ze złością, która sprawia nam problem i nad którą nie panujemy, bardzo często tak jest, że źródłem są kwestie rodzinne. Ludzie, którzy nie panują nad swoją złością, bardzo często pochodzą z rodzin, w których złość była bardzo ważnym elementem życia, często niedostrzeganym jako problem. Możemy mieć tutaj do czynienia z takimi trzema nawykami. Po pierwsze, przyzwyczajeniem do faktu, że złość jest czymś normalnym. Tak u nas w rodzinie jest, że wszyscy się drą, rzucają przedmiotami, jak ich ogarnie nieco wyższy poziom szału. Generalnie mówią podniesionymi głosami, jest cały czas napięcie w atmosferze. Po drugie, nie słuchają się wzajemnie, dopóki nie podniesie się głosu. A po trzecie, wszystkie problemy związane ze złością starają się rozwiązać, złoszcząc się. Na zdrowy rozum to wszystko, co mówię, oczywiście jest bez sensu. Tyle, że w momencie, kiedy jest sytuacja dużego napięcia i dużej irytacji lub wręcz wściekłości, to oczywiście ludzie tego nie dostrzegają, że to, co robią, jest absurdalne i tylko nakręca tę spiralę. Idąc dalej, można powiedzieć, najczęściej u podłoża leżą dużo poważniejsze rzeczy, które być może w przeszłości nie zostały rozwiązane. Tutaj oczywiście dotykam sfery różnych patologii, bo nie sposób o nich zapomnieć wtedy, kiedy mówimy o jakichś dużych napięciach, które się dzieją w rodzinach. Źródłem tych złości zapamiętanych często są rzeczy bardzo poważne, związane na przykład z wykorzystaniem fizycznym i seksualnym. W nieświadomości osoby, która doświadczyła takich rzeczy, dzieje się coś takiego, że zupełnie nie kontroluje tego faktu, iż najróżniejsze drobiazgi mogą przypominać jakieś wrażenia, konkretne sytuacje, albo po prostu przypominają takie doznania jak cierpienie, ból, upokorzenie, niemoc, bezsilność, niezwykle trudne stany emocjonalne. I na samo przypomnienie ich po prostu ta osoba reaguje bardzo podobnie, też takimi uczuciami, ale to, co może zrobić teraz, w teraźniejszości, to po prostu dać upust tej złości, której wówczas wyrazić nie mogła. Dlaczego tak trudno przestać się złościć? To jest pytanie, które często dopada nawet same te osoby, które mają z tym taki problem, bo trudno sądzić, że wszyscy bardzo by chcieli stale być źli. 6 jest takich powodów, które można wyróżnić. Po pierwsze, to jest żądza władzy i kontroli. Ona jest niezwykle silnym doznaniem, działa bardzo intensywnie, ale na krótko i przynosi kolosalne straty. Niemniej miłośnicy tego podejścia muszą się o tym sami dotkliwie przekonać, często w dużym zapamiętaniu nie dopuszczają do siebie zupełnie innych argumentów, które mogłyby obalić ich nastawienie na władzę i kontrolę. Drugi powód to fakt odrzucania odpowiedzialności. To znaczy, zawsze są winni inni dookoła, tak? Temu właśnie, że myśmy się zezłościli. Bo śmieci niewyrzucone przysłowiowe, bo samochód zaparkowany nie tak, jak sobie wyobraziłam, bo i tak dalej, i tak dalej. Powodów może być mnóstwo i powodem jest wszystko. Bardzo łatwo obarczać i bardzo chętnie używamy wtedy tak zwanego komunikatu ty. Ty mnie wkurzasz, ty mnie złościsz, to przez ciebie nie stało się, albo się stało, i tak dalej, i tak dalej. Kolejny powód trudności oderwania się od złości to są problemy z komunikowaniem się. Zwyczajnie ubogi słownik, uboga znajomość tego, czym jest ta emocja, albo raczej tego, co przeżywam, czego doświadczam i jak mogę inaczej, z jaką ekspresją wyrazić to, co jest moim udziałem w danym momencie. Wreszcie kolejny powód to unikanie innych uczuć lub ludzi. To znaczy, z jakiegoś powodu niektórzy mają poczucie, że
kiedy przyjdzie im doświadczyć innej emocji, smutku, lęku, szczęścia, rozczarowania, bezsilności, to jest to tak powalające, tak groźne, budzące tak silne przerażenie, że trzeba to czymś zastąpić, co jest dobrze znane, opanowane i, krótko mówiąc, dostępne na wyciągnięcie ręki. I bardzo często właśnie taką reakcją jest złość. Przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie, nawyk to jest bardzo pożyteczna rzecz, bo dzięki nawykowi robimy różne rzeczy odruchowo i póki to dotyczy kwestii społecznie akceptowanych, pozytywnych, cudownie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dotyczy to rzeczy, które są szkodliwe. Z nawykiem jest również ten kłopot, że trudno się go oduczyć. Może lepiej, że się nie oduczamy na przykład mycia zębów, jeśli jest to naszym nawykiem, ale jeśli naszym nawykiem jest rzucanie czymś ciężkim w momencie, kiedy jesteśmy wściekli, owszem, to może być bardzo groźne dla otoczenia nawet. No i wreszcie coś, co się nazywa gorączką złości, co jest bardzo specyficznym zagadnieniem, dlatego że, krótko mówiąc, złość wielu ludziom daje energię i poczucie, że żyją. To jest bardzo niebezpieczne, bo w gruncie rzeczy jest uzależnieniem i to pokazuje, że jeśli miłość i zaufanie do złości jako do sposobu reagowania jest ważniejsze niż cokolwiek innego, no to właśnie z uzależnieniem mamy do czynienia. I problem w tym, że bardzo często ludzie, którzy doświadczają gorączki złości, zastępują intymność intensywnością i ta intensywność nas gubi. Teraz chcę powiedzieć trochę o czymś, co można nazwać drabiną złości. Eskalujemy złość i gdyby traktować drabinę jako symbol, to można powiedzieć tak, najniższy szczebel to jest tak zwana złość podstępna. I kto by pomyślał, że właśnie w ten sposób określa się pewne zachowania, które wydają się dosyć oczywiste, ale one polegają na tym, że my na przykład zapominamy o czymś. Zapominamy o rzeczach, które są ważne dla innych. Jeśli mamy do czynienia właśnie z kimś, na kogo jesteśmy źli i wobec niego zapominamy o tych rzeczach dla niego ważnych, to można to traktować jako podświadome rozgrywanie złości przeciwko tej osobie. Czasem na szczeblu troszkę wyżej udajemy głupiego. To znaczy, na przykład bez przerwy się spóźniamy. Bez przerwy się spóźniamy i myślimy sobie, no cóż, no tak wyszło, tak? No zapomniałem telefonu, musiałem wrócić, w rowerze strzeliła dętka, więc musiałem ją naprawić, bo przecież nie dojadę. Tylko że kiedy to się zdarza nagminnie i wciąż, to przykuwa uwagę, oczywiście wkurza tych, do których się spóźniamy, ale ta osoba udaje niewiniątko i zawsze się tłumaczy w taki sposób. Rzecz w tym, że być może nawet nie jest bezpośrednia zła na te osoby, z którymi jest umówiona na spotkanie, tylko jest jakiś inny, ważniejszy powód tej złości, głębszy w życiu tej osoby, ale dokonuje przeniesienia tej złości na zupełnie inne otoczenie, bo wobec swojego głównego źródła złości jest dość bezradna póki co. Chłodna obojętność. Klasyczne ciche dni, które uprawiamy nie tylko w bliskich związkach, ale w relacjach koleżeńskich, przyjacielskich też. Takie ignorowanie, milczenie na chłodno jest rodzajem kary. Kolejny szczebel to obwinianie i zawstydzanie. Bardzo paskudny obyczaj, ponieważ no na przykład w naszym systemie edukacji pamiętam taki rodzaj podkręcania ambicji, który może polegać na tym, że nauczyciel wprost, albo nie całkiem wprost, mówi, że jesteś nic nie wart. Nie jesteś dość dobry. W innych relacjach można usłyszeć albo w jakiś sposób odczytać komunikat, nie jesteś wart miłości. Nie pasujesz tu. W skrajnych wydaniach nie masz prawa istnieć. Takie podejście, takie komunikaty oczywiście wywołują potrzebę kontrataku. Eskalacja gotowa. Dalej możemy iść w przekleństwa, krzyki i wrzaski, żądania i groźby, a kiedy dochodzi do nagonek i przepychanek, no to już mamy do czynienia z przemocą. Generalnie przemoc definiuje się jako odbieranie drugiej osobie możliwości swobodnego wyboru, gdzie chce przebywać i co chce zrobić. Potem jest mowa o przemocy częściowo kontrolowanej, ale od niej już milimetrowy krok do ślepej furii,
I można powiedzieć tak, wtedy kiedy ona następuje, to znaczy, że ten nasz nowy mózg, czyli neokorteks, ta część, która ewolucyjnie wykształciła się trochę później i która jest niczym innym tylko naszym rozumem, niestety nie zapanowała nad silnym bodźcem i ślepa furia nastąpiła. Emocjonalny ład w Chili Z. Zaprasza Łada Drozda. Dziś w Emocjonalnym Ładzie rozmawiamy o złości. Już dużo powiedziałam na temat fatalnych skutków złości, jej źródeł i tego, jak ona się objawia. Pora byłoby przejść do tego, to co z tym fantem zrobić, bo może jednak jest jakieś wyjście dla nas biednych, zezłoszczonych ludzi. Tutaj istotą rzeczy jest to, żeby również przedsięwziąć pewien plan postępowania. Jest kilka kroków, które mogą nam pomóc w tym, żeby nad złością zapanować. To znaczy, musisz złożyć po pierwsze przed sobą obietnicę, że wytrwasz 24 godziny bez złoszczenia się. To jest pierwsza rzecz. Bez komunikowania ludziom musicie mi pomóc, bez was nie dam rady. Nie, musisz krótko mówiąc wziąć samodzielnie odpowiedzialność za ten fakt, że sobie nie pozwolisz na wściekanie się. Owszem, możesz poprosić o pomoc ludzi. Możesz poprosić o to, że jeśli będziesz potrzebował porozmawiać, to czy możesz zadzwonić, skontaktować się, żeby móc porozmawiać o tym, jak oni sobie radzą w takich sytuacjach, bo ważne, żeby to były osoby, które radzą sobie z twojej perspektywy ze złością i o których możesz powiedzieć, tak, chciałbym umieć postępować tak jak oni. Co do zasady, tutaj taka krótka rekomendacja, najlepiej unikaj tych, którzy się złoszczą, tak? Zwłaszcza kiedy jesteś na etapie takiego wychodzenia z problemu złoszczenia się. Po trzecie, nie targuj się, nie odraczaj, nie uzależniaj od jakichś fantastycznych czynników zewnętrznych. A jeśli przez najbliższy tydzień będzie piękna pogoda, to nie będę się złościł. Albo jeżeli dostanę podwyżkę, to na pewno zaprzestanę tego, żeby się złościć. To nie jest targowisko. Rzecz jest w tym, że dopóki nie czujesz się indywidualnie odpowiedzialny za fakt, że przestajesz się złościć, to ciągle jesteś we władaniu czegoś, co jest poza twoją kontrolą. Rzecz w tym, żebyś przejął tę kontrolę. Nastaw się na to, że będą momenty trudne, że będziesz na skraju, że będziesz przeżywać pokusę, albo czasem ci się coś wypsnie, tak, w ramach tej złości. Niemniej dobrze, żebyś sobie przewidział, jak się możesz potem czuć, kiedy właśnie tak się stanie. To uświadomienie sobie dyskomfortu albo nawet przeżycie takiego momentu dyskomfortu w chwili zawahania ma podziałać na ciebie jak zimny prysznic pod tytułem: o kurczę, nie dałem rady, paskudnie się z tym czuję, nie chcę tego więcej powtórzyć. Po piąte, planuj, co zrobisz w sytuacji, w której przewidujesz, że może się wydarzyć jakieś sprowokowanie złości. Jeśli na przykład przewidujesz taką sytuację, wizytę kogoś z rodziny, za kim nie przepadasz i wiesz, jak ta osoba się zachowuje i wiesz mniej więcej, co się będzie działo, tak? Nie trudno przewidzieć taki scenariusz. To zastanów się nad tym, co może być dla ciebie wyjściem w sytuacjach, gdzie będziesz czuł, że już ci się pokrywka tej złości unosi. Spacer z psem? Szybka konieczność zajrzenia do internetu w jakichś sprawach? Tak, to mogą być dowolne rzeczy, takie, które po prostu spowodują znak stop w tej sytuacji. No i wreszcie w kwestiach komunikacyjnych naucz się komunikatu ja. Wcześniej mówiłam o komunikacie ty, który obwinia innych. Komunikat ja jest niczym innym, tylko takim pokazaniem, biorę odpowiedzialność za to, co się ze mną dzieje. Więc mówiąc komunikat ja, mogę powiedzieć tak. Czuję niepokój w sytuacji, kiedy nie chcesz mi pokazać, jaki jest stan projektu, nad którym pracujesz i zależy mi na tym, żeby to zobaczyć, więc pokaż mi, bo to mi pozwoli uspokoić się. Może trudno w to uwierzyć tym, którzy miewają tendencję do złoszczenia się, ale innym nie chodzi o to, żeby cię zniszczyć. Oni mają ciekawsze zajęcia. Więc nie tragizuj, nie używaj takich słów potworne, przerażające, klęska, katastrofa. Nie pompuj w siebie tego wrażenia, że świat jest sprzysięgnięty przeciwko tobie. Zadaj sobie dwa pytania.
Jakie znaczenie miałaby ta sprawa, gdyby to był ostatni dzień twojego życia? Albo jak duży jest ten problem w porównaniu z największym rozczarowaniem w twoim życiu? Może to ci pozwoli złapać skalę. Nie demonizuj, nie myśl sztywno, że inni ludzie na pewno mają coś przeciwko tobie. Ucz się takiego podejścia, że inni ludzie mają prawo mieć odrębne zdanie. Że jeśli ktoś się z tobą nie zgadza, to nie znaczy, że jest zły, po prostu ma inne zdanie. Świat nie jest czarno-biały. Jest mnóstwo odcieni szarości i dostrzeganie ich jest bardzo fajną nauczką, że z tą złością na innych ludzi nie ma co przesadzać. Kontynuując kwestię radzenia sobie ze złością, chcę przytoczyć jeszcze coś, co przeczytałam w artykule pani Wandy Stander, znamienitej psycholożki. Powołuje się ona na to, że psychologia poznawcza mówi, że pomiędzy faktami a emocjami stoją nasze przekonania. Odnosząc to do złości, można powiedzieć tak. Między tym, co się faktycznie wydarzyło, a twoją złością są jakieś twoje przekonania na temat tychże faktów lub na temat jakikolwiek. I teraz my żywimy mnóstwo przekonań, my się składamy z przekonań, tak? To właśnie przekonania są powodem tego, że wchodzimy w kontrowersje, że mamy jakieś opinie, że się z ludźmi kłócimy albo zgadzamy. Bywają oczywiście też takie przekonania, które są bardzo indywidualne i które nam bardzo przeszkadzają w życiu. I one właśnie często stoją między tym, jakie są realia, a jakie my przeżywamy w rzeczywistości emocje. Warto sobie zadać 5 pytań. Pierwsze brzmi tak, czy moje przekonanie jest oparte na oczywistych faktach? Jeśli mam takie przekonanie, że ludziom nie można ufać, to na czym to opieram? Czy to są jakieś rzeczywiste fakty? Po drugie, czy to moje przekonanie pozwala mi chronić własne życie i zdrowie, również zdrowie psychiczne? Moje przekonanie, że ludziom nie można ufać, no jakbym do niego nie podeszła, nie chroni mojego życia i zdrowia, wręcz odwrotnie. Po trzecie, czy to moje przekonanie pomaga mi osiągać cele krótko- i długoterminowe? No jeśli się okazuje w okolicach świąt, że nie mam do kogo zadzwonić, nikt mnie nie zaprasza na te święta, jestem sam jak palec, no to dość oczywista sytuacja. Czy to przekonanie pozwala mi uniknąć niepożądanych konfliktów? Ktoś, kto żywi przekonanie, że nie można mieć zaufania do innych ludzi, najczęściej jest osobą skłóconą z całym światem. No i wreszcie, czy moje przekonanie umożliwia przeżywanie tych uczuć, które chcę przeżywać? Jeśli tęsknię za miłością, za przyjaźnią, to co mam zrobić z tym przekonaniem? Na koniec chcę jeszcze powiedzieć parę rzeczy a propos radzenia sobie ze złością. Takich podpowiedzi, co zrobić. Na przykład, co to znaczy ochłonąć? Bo bardzo często słyszymy taką radę, tak? Wpadliśmy w jakąś wściekłość i ktoś nam mówi, no ochłoń, opanuj się, ogarnij się. To jest takie zawołanie teraz częste. No więc co to znaczy ochłonąć de facto? W momencie, kiedy czujesz, że rośnie ciśnienie, kiedy czujesz, że właśnie zaciskasz pięści, że właśnie zmarszczyłaś brwi, uświadamiasz sobie, że stracisz panowanie nad sobą, skonstatuj ten moment. Tak, czujesz, za chwilę mnie szlak trafi, krótko mówiąc, więc wyjdź na chwilę. Wyjdź z tej sytuacji. Może to oznacza, że fizycznie musisz wyjść z pomieszczenia. Wyjdź. Nie trzaskaj drzwiami, po prostu wyjdź. Pójdź na chwilę w takie miejsce, w którym możesz wrócić do równowagi. Zrób coś takiego, co ci pomoże się uspokoić. Pewnie masz jakiś swój rytuał. Czasem wypicie wody, czasem wrzaśnięcie w miejscu, w którym nikt tego nie widzi, albo nawet jeśli ktoś widzi, to nie jest ten sam kontekst, z którego wyszedłeś. Jeśli to ma pomóc ci uspokoić się, to jest okej. Możemy sobie przypomnieć, jak Liza Minnelli w filmie Kabaret jeździła co jakiś czas pod pewien wiadukt, żeby powrzeszczeć z rozpaczy zresztą i złości. No więc zrób w tym momencie kilka wdechów osławionych, tak? Policz do 10, poruszaj ramionami, pokręć trochę głową, fizycznie spowoduj, żeby mogło ujść z ciebie to napięcie.
Jeśli czujesz po chwili, że możesz wrócić, wtedy wróć. Ale też przyglądaj się właśnie swojemu ciału, bo jednocześnie nauka radzenia sobie ze złością polega na tym, żeby umieć obserwować te objawy, które są dla nas charakterystyczne. Więc jeśli mówisz z zaciśniętymi szczękami, to też jest charakterystyczny przejaw złości, tak? Patrzysz lodowatym wzrokiem. Wyjdź na chwilę z siebie, symbolicznie to mówię, i spójrz, jak to wygląda, jak patrzysz tym lodowatym wzrokiem. Jak to może być odbierane? Spróbuj ten wzrok zmiękczyć, opuścić go na chwilę, pozwolić sobie na rozluźnienie czoła, ale też na to, żeby rozluźnić ramiona, rozluźnić szczęki. To ci pozwoli w tym momencie skontaktować się z tymi uczuciami, które są w tobie troszkę głębiej. Być może to smutek, być może to lęk, może się nawet rozpłaczesz. I dobrze, bo to ci pozwoli po prostu w tym momencie odprężyć się. Więc naucz się w ten sposób redukować napięcie. Taka rzecz, która w tej chwili wydaje mi się bardzo, bardzo istotna w różnych kontekstach społecznych. Ja sama pracuję bardzo dużo z ludźmi, jestem szkoleniowcem i coachem. Dużo pracuję z ludźmi w najróżniejszych organizacjach. I bardzo się często pojawia takie oczekiwanie, żeby coś zrobić, jakiś rodzaj działań edukacyjnych, warsztatowych na rzecz uwrażliwiania ludzi w kwestii różnorodności. I bardzo często rzecz dotyczy właśnie tego, żebyśmy się nauczyli akceptować odmienność. Innymi słowy, nie reagowali złością tylko dlatego, że ludzie inni są inni. I to uczenie się akceptacji dla różnorodności samo w sobie jest sztuką, ale bardzo potrzebną w życiu. Dzisiaj zajmowaliśmy się złością, próbując dotrzeć do emocjonalnego ładu. Dziękuję za uwagę. Emocjonalny ład w Chili Z.